Hit me baby one more time. O! Cześć! Witam w szalonych latach 90. Z tej strony Graf Zero. Słowa vlog jeszcze nie znam, ale brzmi ono strasznie cool, dlatego go użyję. Z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Słuchajcie, okazała się rzecz straszna. Po prostu straszna. Nasza polska fantastyka okazała się prawacka. Niestety. Strasznie prawacka, ale na szczęście mamy takie czasopismo, znaczy jeszcze go nie mamy, ale za chwilę je będziemy mieć, które się nazywa Mały Format i ono nam otwiera oczy. I teraz już wiemy, że nasza fantastyka jest prawacka. Tyle, że lata 90. już dawno się skończyły. I ja nie wiem, mam takie dziwne wrażenie, że w Małym Formacie chyba zabrakło nowych artykułów i tam ktoś po prostu stwierdził, dobra, słuchajcie, weźcie, zobaczcie, co tam do nas napływało lata temu, albo co nasi autorzy napisali. Może, ej, słuchajcie, no pisaliście coś w latach 90., nie wiem, jakieś wypracowania szkolne, to weźcie to, dajcie to, to puścimy, bo to mniej więcej tak wygląda. Autor tego artykułu nazywa się, nie wiem w ogóle kto to jest, Zbigniew Jaziniecki. On tam pisał jakieś dziwne rzeczy o Rymkiewiczu i nie wiem, skąd on bierze swoją wiedzę o fantastyce, zwłaszcza o fantastyce polskiej, ale no naprawdę jego pociąg chyba już dawno odjechał, a tory zarosły, bo to, co wypisuje, to są po prostu zupełne bzdury. Ale zaraz do tego przejdziemy. Po pierwsze, bardzo dziękuję osobie, która mi ten tekst podesłała. Droga osobo kochana, bardzo mi podniosłaś ciśnienie tym tekstem. Ja zawsze kupuję sobie herbatę z takiej jednej firmy, raz kupiłem z innej i z tej innej firmy była taka herbata, nie pamiętam oczywiście jej nazwy, bo ja tych wszystkich azjatyckich nazw nie pamiętam. Taka zawijana w kulki, ciemna herbata, niedostępna nigdzie indziej, więc to nie był żaden gunpowder i ona na mnie działała tak jak kawa działa na normalnych ludzi. I tego dnia, jak dostałem ten artykuł, droga osobo, od ciebie, to tak wróciłem z pracy, byłem zmęczony i się tak poczułem jak po tej herbacie, której już dawno w domu nie mam, bo ona tak na mnie mocno działa, tak jak ten artykuł, tylko chyba nie taka była intencja autora tego artykułu, a nie wiem, może zresztą taka była. Problem polega na tym. Problem, moi drodzy, moi kochani, z małym formatem polega na tym, że oni mają taką wizję świata trochę jak Piotr Szumlewicz. Jeśli nie pamiętacie już, kto to jest Piotr Szumlewicz, to jest ten człowiek, który powiedział, że Gazeta Wyborcza jest prawicowa. I mniej więcej tak postrzega rzeczywistość mały format. To jest taki Korwinis Arebur, nie? Że po prostu tak jak dla korwinistów wszystko poza nimi jest socjalistyczne i lewackie, tak dla małego formatu jest dokładnie odwrotnie. Z tego miejsca chciałbym przeprosić dwutygodnik, bo wy mi się zawsze mylicie z małym formatem. I jak mi się coś zupełnie durnego, co w jakimś tygodniku internetowym przeczytałem, przypomina, to nie wiem czemu mi się to kojarzy z dwutygodnikiem. I ja później piszę, że tam będę się z dwutygodnika nabijał. I później sprawdzam i jest mi głupio, więc przepraszam, drogi dwutygodniku, jednak wasze teksty stoją na dużo wyższym poziomie. Nie wiem, czemu wy mi się kojarzycie razem ze sobą, ale tak samo nie wiem, czemu na przykład temu panu Jezienieckiemu Andrzej Ziemiański się kojarzy z tą prawicą w Polsce. Nie wiem, do tej pory nikt mi na to pytanie nie odpowiedział. No ale przyjrzyjmy się artykułowi. Jeżeli chcecie go przeczytać, to ja wam oczywiście podsyłam link. To jest 20 parę minut czytania. A, zanim o artykule, żeby udowodnić wam to, co przed chwilą powiedziałem, że to jest mniej więcej takie spojrzenie na świat. Natomiast taką wisienką na torcie, szczytem tego po prostu, co prezentuje mały format, był jej artykuł o opowiadaniach bizarnych Olgi Tokarczuk. Ja nie jestem fanem tego zbioru, jak zapewne wiecie. Natomiast no, uważam, że tam są teksty lepsze i gorsze, on jest po prostu nierówny, ale wiem też, że on nie jest adresowany do mnie, on jest adresowany do ludzi, którzy nie czytają fantastyki na co dzień, więc ja po prostu z pewnymi zarzutami, które tam się w tym tekście pojawiły, jestem się w stanie zgodzić. Ale co jest najlepsze, to jest właśnie ten słynny tekst, który tak ogródkami, nie wprost, ale zarzuca Oldze Tokarczuk rasizm, moi drodzy. No, mamy tam takie opowiadanie, że w którym bohaterowie jedzą w Chinach jakiś tam sobie posiłek i czują glutaminian sodu w tych sztucznych, różnych przyprawach.
No i okazuje się, że no nie wolno tak pisać. Słuchajcie, nie wolno tak pisać, czy ja sobie tutaj nie. Fragmentu sobie nie znalazłem, ale tam autor tak bardzo mówi tak trochę oględnie, że no to oczywiście to nie wynika ze złej woli noblistki, czy z jej rasistowskich upodobań. To raczej wynika z jej takiej półperyferyjnej gęby. Innymi słowy, określa ją wieśniarą, która nie orientuje się, co się dzieje na świecie. Dokładnie to tak jest napisane w tym artykule, nie? No, że ona przecież no, powinna sprawdzić, że nie można już pisać, że w azjatyckich potrawach jest glutaminian sodu, bo przeprowadzono jakieś badania i się okazało, że nie ma. Więc dlaczego ludzie go czują? Bo są rasistami, moi drodzy. No właśnie. Co więcej, dalej mi się bardzo podobało w najlepszym chyba opowiadaniu Olgi Tokarczuk, tam jest wątek lesbijski, ale no bardzo mi przykro, droga na blisko, bardzo mi przykro, mały format wyciągnął ci, że to nie jest odpowiedni wątek lesbijski, bo jest za duża różnica wieku między bohaterkami, a to jest stereotypizacja związków lesbijskich i to bardzo nieładna stereotypizacja. Nie może być po prostu tak, że ta jedna kobieta jest starsza od drugiej. No nie może, to się nie zdarza, no przecież to się nie zdarza w rzeczywistości, tak? Nigdy to nie miało miejsca, nie ma to miejsca nadal, absolutnie. To jest bardzo złe, nie można w ten sposób pisać. Droga pani noblistko tutaj macha palcem, macha palcem mały format. Nie wolno, nie wolno. Ale do rzeczy, przejdźmy już do artykułu o polskiej fantastyce, bo wiem, że na to czekacie. No i słuchajcie, zaczyna się tutaj bardzo ładnym zdaniem, że nawet jeżeli w ostatnich latach zmienia się sytuacja w rodzimym fandomie, coraz szerzej otwierają się choćby twórcy fandomowi na narracje nieheteronormatywne czy feministyczne, w dalszym ciągu owe zmiany pozostają niczym więcej jak wyjątkami potwierdzającymi regułę, że polska fantastyka jest prawacka. No dobrze, no ale jakiś dowód, drogi autorze, i tutaj oczywiście za chwilę dowód się pojawia. Chodzi o to, że istnieje cały czas fabryka słów i ona drukuje te prawackie książki. Być może wydawane przez nie, czyli przez to wydawnictwo, książki pozostają wyłącznie książkopodobne. O ustandaryzowanych fabułach i generycznym języku, moje ulubione słowo. Krytykowanym zresztą przez autorów fantastyki, dystansującym się wokół fabryki pisarzy, nie ma jednak wątpliwości, że powracają one regularnie na listy bestsellerów, czyli te książki. No dobra, okej, jest to ciekawy argument, który warto tutaj rozważyć. Tyle, że jest tym argumentem jeden problem, że on jest z gruntu fałszywy. Nie, te książki się nie znajdują na listach bestsellerów. No przykro mi, drogi autorze, ale po prostu nie masz racji. To są liczby, to jest matematyka. Nie da się tego zakłamać. On tu wymienia czterech pisarzy, którzy świadczą o tym, o tej mocy prawicowej fantastyki w Polsce. No zgadnijcie. Rafał Ziemkiewicz, Jacek Piekara, Andrzej Pilipiuk i Jacek Komuda. To powiem wam tak. Z tej czwórki na listach bestsellerów najczęściej widuje się Ziemkiewicza. Problem polega na tym, że Ziemkiewicz nie pisze fantastyki od dekad. Więc mówienie o nim jako o jakimś obrazie polskiej fantastyki to jest totalna głupota. On nie ma z fantastyką już nic wspólnego od dawna. On na listach bestsellerów ląduje ze swoimi tekstami publicystycznymi, ze swoimi książkami publicystycznymi. Zdecydowanie rzadziej, ale czasami, rzeczywiście czasami pojawia się Andrzej Pilipiuk. Rzadko. I to jest koniec. Nie ma Ziemiańskiego, nie ma tam Komudy. W ogóle tam jest bardzo mało fantastyki. Z ostatnich lat z fantastyki był Andrzej Sapkowski, Radek Rak i kto jeszcze? Znaczy z polskiej, oczywiście z polskiej fantastyki. I Remigiusz Mróz. I to jest koniec. No przykro mi, drogi autorze, ale to w żaden sposób nie jest wyznacznik fandomowości, tak? No ale autor się nie przejmuje tym, no postawił tutaj piękny argument nam i pisze dalej, że z tezą o prawicowości rodzimej fantastyki trudno polemizować. Trudno polemizować, bo to jest teza, przepraszam za określenie, ale totalnie z dupy.
No nie da się tego inaczej określić. Przykro mi, ale polska fantastyka nie jest prawicowa, nie wiem, od kiedy chyba Marek Huberat przestał pisać, albo i nawet wcześniej, no nigdy zresztą nie była jednolita. To jest po prostu jakiś absurd, ale sprawdźmy, może będą jakieś dowody w tym tekście. O, mamy najpierw definicję prawicy i to już jest ok, bo w przeciwieństwie do Kasi Babis, na którą się tutaj powołuje zresztą autor, to on przynajmniej próbuje stworzyć definicję prawicowej fantastyki. Znaczy tego, co jest prawicowe w fantastyce. Wyrażają brodatą niechęć. Tutaj przy brodatą jest link do artykułu Orlińskiego chyba sprzed 20 lat, ale okej. Wobec nowoczesności. No dobra. Obawy związane z polityką emancypacyjną, głównie feminizmem. No, nie będzie. Apologii wolnego rynku. I własności prywatnej, wreszcie drwinogenne fiksacje seksualne, homofobiczne, jeszcze może okej, a może i kryptohomoseksualne lęki oraz mizoginiczne incelskie fantazje. I tu ja mam jedno pytanie. Przepraszam bardzo, ale dlaczego skoro mamy porno prawicę, nie może być porno lewicy? Jak tak popatrzę na schyłkowy PRL na lata 80, tam było mnóstwo po prostu lewicowych pisarzy, którzy w te fantazje seksualne szli, jak władza trochę poluzowała, więc nie. Tak zwane spermiarstwo w internetach jest domeną zarówno lewicy, jak i prawicy, więc drogi autorze, to tak nie wygląda. To tak absolutnie nie wygląda. No i dowody. Pierwszym dowodem jest tutaj link do tekstu Wybranowskiego o prawicowej polskiej fantastyce, który pochodzi, tekst Wybranowskiego sprzed 12 lat. 12 lat. W dziejach literatury współczesnej to jest epoka. Następnie autor powołuje się na dwie powieści z tak zwanej historycznego fantazy. To jest, znaczy dwie, trzy. Charakternik Piekary i Zborowski Komudy, tam chyba jest jeszcze, nie wiem, Bohun albo ten. No, ta powieść o Polakach w Moskwie, tak? No i fajnie. Powieść Komudy ma 12 lat, czy odwrotnie, Komudy mają 12 lat, powieść Piekary ma 15 lat. Mówimy cały czas o współczesnej polskiej fantastyce, powołując się na książki 12-15-letnie. To się nie klei. To się nie sklei. To jest amylinium. Tego nie skleisz po prostu, autorze. Nie pomalujesz. Nie da rady. Wylezie ci spod tej warstwy farby. Ale dalej jest jeszcze lepiej. Dowodem na prawicowość współczesnej polskiej fantastyki jest na przykład... Zgadnijcie, jaka powieść... Nie zgadniecie. Aksamitny Anschluss Eugeniusza Dębskiego. Kto to jeszcze pamięta? Znaczy ja pamiętam. Ta powieść ma 23 lata, a Eugeniusz Dębski, który nie wiem, co ma wspólnego z prawicą w Polsce, ma 72 lata. I wiecie, co jest prawicowe w tej powieści? To, że tam dochodzi do rozbioru Polski, według autora do zajęcia Polski przez Unię Europejską. To nie jest tak. Tam jest podział, po prostu podział, Polska zostaje podzielona przez Rosję z jednej strony, przez Unię Europejską z drugiej strony i to jest prawicowe. Ja pamiętam, że ja mówiłem, że Eugeniusz Dębski to ma ten dziaderski vibe rzeczywiście w swoich opowiadaniach, ale on nie jest przykładem pisarza prawicowego. Nigdy nie był nim. No, później oczywiście musi się pojawić Rekwiem dla Europy, bo to rzeczywiście, to jest taka książka, która się tutaj idealnie w tę definicję wpisuje, tego lęku przed feminizmem, przed zmianami, które są na Zachodzie. Powieść spóźniona faktycznie o wiele lat, bo o tym pisano już wcześniej. Kępczyńskiego, Rekwiem dla Europy, 17-letnia powieść. Kto po Kępczyńskim jeszcze coś takiego napisał? Nie wiem, nie pamiętam, czy Grzędowicz, to opowiadanie o feministkach, to było wcześniejsze czy późniejsze, ale 17 lat w literaturze współczesnej, moi kochani, 17 lat. Straszna sprawa. No i potem, jak już autor się tak dobrze nam rozkręca, to stwierdza, że gdzie korzenie tkwią tej literatury? Tutaj dopiero się cofa do lat 90.
Znaczy nie wiem, no wydawało mi się, że cały czas o nich piszę, ale okej, skaczę do lat 90. No i następuje omówienie książki Ziemkiewicza, Pieprzony los kataryniarza. No rzeczywiście, tak, tę książkę można uznać do pewnego stopnia za prawicową. Trafia tu nam Kołodziejczak ze swoim kolorem sztandarów, taką space operą. No bo tam jest walka o wyzwolenie jakiegoś narodu, więc to już jest prawicowe. No i Ksawraz Wyżyn Jacka Dukaja. Bardzo antyrosyjskie opowiadanie, ale dla autora już, tak jak on wprost pisze, nie ma znaczenia, że Dukaj się nie opowiada, czy to po stronie Ksawrasa, czy przeciw niemu. Wystarczy, że podejmuje w latach 90. ten problem walki narodowo-wyzwoleńczej, problem postaci romantyka, i to już jest prawicowe. Znaczy, jak ktoś mi mówi, że romantyzm jest prawicowy, to już we mnie się coś jeży. Romantyzm ze swojej definicji prawicowy nigdy nie był. W tym polskim wydaniu on rzeczywiście miał pewne konserwatywne naleciałości, pewne konserwatywne prądy, ale akurat z perspektywy prawicy walka narodowo-wyzwoleńcza to raczej wtedy lewica do niej parła. To XIX-wieczni liberałowie uznawali właśnie ruchy narodowe za coś swojego. Prawica, nie cała oczywiście, ale w dużej mierze, no, wyznawała ten swój legitymizm, czyli tak, zaklepaliśmy temu carowi koronę, niech on se siedzi na naszym tronie, to jest nasze konserwatywne, a te ruchy narodowościowe w Europie to nie. Nie, 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 absolutnie nie. Więc drogi autorze, jakim cudem to ci się skleiło z prawicowością? Znaczy, ja rozumiem, że być może w dzisiejszej wizji romantyzmu nastąpiło pewne zawłaszczenie, ale romantyzm jako taki, tak jak go pokazuje Dukaj, jest ruchem, który wykracza poza prawicowość i lewicowość. Bo dzisiaj do romantyzmu przyznaje się zarówno część prawicy, jak i część lewicy. Więc nie można z tego robić argumentu świadczącego o prawicowości polskiej fantastyki. To jest po prostu głupie. Co jest ciekawe, tutaj autor pisząc, no, że tak, Ziemkiewicz, prawda, Dukaj, Kołodziejczak, laureaci Zajdla, no wydawać by się mogło, no tak, no kształtowali tamtą fantastykę. Nie ma co z tym polemizować. Ale sobie tak sprawdziłem, kto wtedy Zajdle dostawał. No i mamy na przykład tak, Felix Kress, Andrzej Sapkowski, Anna Brzezińska debiutują wtedy. Agnieszka Hałas i Anna Kańtoch. I o nich nie ma ani słowa. Absolutnie. Ja rozumiem, że te początkujące, debiutujące pisarki, no może rzeczywiście nie miały jeszcze wpływu na kształt ówczesnej fantastyki, ale Anna Brzezińska? Ja nie mam pewności z jej tekstów. Jej teksty są po prostu bardzo dobre, więc ciężko mi je kwalifikować do lewicy czy prawicy, ale wahałbym się przed określaniem ich mianem i lewicowych, czy to lewicowych, czy prawicowych, więc nie wydaje mi się, żeby takie, no nie wiem, przypinanie łatki prawicowości miało tutaj sens, tym bardziej jeśli spojrzymy na to, co pisał Andrzej Sapkowski. No przykro mi, ale jego do prawicy zaliczać, żeby jego zaliczać do prawicy, to trzeba mieć naprawdę poważny problem ze sobą. I taka mała wisienka. No, dostaje się oczywiście wczesnemu Twardochowi, który według autora identyfikował się z konserwatywnym nihilizmem, okej. I który to Twardoch, zdaniem autora tego tekstu, tytuł pierwszej powieści zaczerpnie z niejednoznacznego peanu o prawie wilka podziemia niepodległościowego. Pominąłbym to. Gdyby nie to, że to jest mały format, który się czepił Dukaja, że on tam jakichś ideogramów japońskich nie rozumiał. Więc drogi autorze, no nie. Prawo Wilka, Prawem Wilka, to jest tytuł opowiadania i zbioru opowiadań Szczepana Twardocha, który nie jest jego pierwszą powieścią, bo jego pierwsza powieść miała tytuł Sternberg i w ogóle nie jest też powieścią. Więc nie wiesz, o czym piszesz. Po prostu nie wiesz, o czym piszesz. Nie sprawdziłeś, ta półperyferyjna gęba z ciebie wyziera w tym momencie. No. Na koniec mamy jeszcze 2-3 akapity o tym, że łatwo sobie wyobrazić, jak tu ładnie pisze autor, koniec świata, łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu, o czym wydaje się zaświadczać z reguły prorynkowa fantastyka transformacyjna. No i pisze autor także, tutaj zachodnia fantastyka, no to ma te lewicowe wizje, a Polska ich nie ma.
dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie nie pada. Dlaczego tych lewicowych wizji w Polsce rzekomo nie ma? Znaczy, no jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście ich nie ma, to no cisną mi się na usta pewne odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale no nie chciałbym obrażać tutaj lewicowych autorów albo no nie wiem, deklarować się już tak zupełnie wprost w całym tym dyskursie, ale może po prostu no po PRL-u było dość trudno tworzyć lewicowe wizje rzeczywistości. To moim zdaniem jest jak najzupełniej zrozumiałe, a może też według autora oczywiście, nie według mnie, no nie mamy w Polsce dobrze piszących autorów lewicowych czy autorek lewicowych, ale chyba nie o to twórcy tego zabawnego tekstu chodziło. I słuchajcie, no spojrzałem na ostatnie Zajdle. No Zajdel jest nagrodą plebiscytową, więc świadczy chyba o tym, co jest znane, no może nawet nie to, co się czyta, ale co jest znane w naszej fantastyce. No i tak z ostatnich 10 lat, jeżeli dobrze sprawdziłem, mamy tak: Piskorski, Wegner, Kańtoch, Cholewa, Kosik, Rak. Kto z nich się kojarzy z prawicą w Polsce? Drogi Radku Raku, mam dla ciebie złą wiadomość. Chyba wypadnie na ciebie. No przykro mi, w Anglii mamy ten stereotypowy związek starszej lesbijki z młodszą lesbijką, a w tym pustym niebie są źli komuniści. No prawica. Jak nic, prawica. No może Robert Wegner. Może rzeczywiście Robert Wegner, bo przypominam, że tu Agata Passent, a nie mam na górze, tam stoją książki Roberta Wegnera, Agata Passent w swoim programie wyjęła i powiedziała, no ale czemu tu są te miecze na okładkach? Na wszystkich okładkach są jakieś miecze, jakaś broń. Straszna sprawa. Więc nie wiem. Słuchajcie, zaczyna wychodzić na to i kończąc już tak zupełnie na serio, to zaczynam współczuć współczesnym autorom, bo niestety okazuje się, że ci prawicowi faszyści w polskiej fantastyce wymierają. Drodzy lewicowcy, wam też współczuję, że wam wymierają ci prawicowi faszyści. I może się okazać, że znalezienie tego prawaka w polskim poletku fantastycznym będzie bardzo trudne. A jeżeli tego prawaka nie będzie, to chyba niestety trzeba go będzie stworzyć. I bardzo mi przykro, że na niektórych piszących autorów, którzy być może się nie identyfikują z żadną ze stron, albo po prostu no, piszą sobie, no, będzie musiało na nich wypaść. Tak? Weźmiemy ich powieści, wyrwiemy jakiś związek jednej osoby z drugą, stwierdzimy, że on nam się nie podoba i powiemy, że to jest prawactwo i że jest to w ogóle straszne i zrobimy z niego prawaka i faszystę. Moi kochani, powiem wam szczerze, nie powinienem tego mówić, bo przeczytałem, że to jest nieśmieszne, dziaderskie i boomerskie, ale jestem boomerem, dziadersem chyba. Już przekonuję się o tym cały czas, że za każdym razem, jak otwieram mały format, nie dwutygodnik, jak otwieram mały format, to po prostu rozchodzi się taka woń sojowego latte. Przykro mi, ale tak po prostu jest. Weźcie, zróbcie coś ze sobą, bo was się po prostu nie da czytać. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.